To, co chciałbym Wam pokazać w tym filmie, to sposób, w jaki rozpoznajemy liczby parzyste i nieparzyste. Co to znaczy, że liczba jest parzysta? Liczba parzysta to taka, że jeżeli na przykład mamy parzystą liczbę pączków, to możemy podzielić pączki porówno dla pary osób. Dla pary, czyli dla dwóch osób. Czyli liczby parzyste to liczby, które są wielokrotnościami dwójki. Jeżeli mamy dwa pączki, to możemy rozdzielić je równomiernie pomiędzy dwie osoby. Każda z nich dostanie po jednym pączku. Cztery pączki też możemy porówno rozdzielić wśród dwójki ludzi. Każda z dwóch osób dostanie dwa pączki. I tak dalej. Wszystkie wielokrotności dwójki. To są właśnie liczby parzyste. I możemy tak w nieskończoność. Liczby parzyste łatwo rozpoznać po tym, że na miejscu jedności mają cyfrę parzystą. Na przykład liczba 32. Jest liczbą parzystą, bo na miejscu jedności występuje cyfra 2, a cyfra 2 jest parzysta. Liczba 5 977 354 jest liczbą parzystą, bo jej miejsce jedności to czwórka, a czwórka jest parzysta. Jest jedna liczba wśród parzystych, bardzo interesująca. Czasami ludzie się zastanawiają, czy rzeczywiście jest ona parzysta. Chodzi o liczbę 0. 0 jest parzyste, bo jest wielokrotnością dwójki. Jak to możliwe, że 0 jest wielokrotnością dwójki? A no tak, 0 razy 2 równa się 0, czyli 0 jest wielokrotnością dwójki, tego możecie być pewni. A parzyste 0 powoduje, że pomysł na sprawdzanie pozycji jedności danej liczby trzyma się całości. Czyli na przykład liczba taka jak 150 jest liczbą parzystą, bo patrzymy na pozycję jedności i widzimy 0, a 0 jest liczbą parzystą, czyli 150 też jest liczbą parzystą, bo ma na pozycji jedności 0, a 0 to liczba parzysta. Jeszcze raz, jeżeli cyfra na pozycji jedności danej liczby jest parzysta, to cała liczba również jest parzysta. Ok, teraz liczby nieparzyste. Jakie to są liczby nieparzyste? Liczby nieparzyste to liczby, które nie są parzyste, czyli nie są wielokrotnościami dwójki. No to po kolei: jedynka, trójka, piątka, siódemka, dziewiątka i możemy tak oczywiście w nieskończoność. I tak samo jak patrząc na pozycję jedności, możemy określić, czy liczba jest parzysta, tak samo możemy po pozycji jedności określić, czy liczba jest nieparzysta. Na przykład liczba 59 ma na pozycji jedności dziewiątkę, czyli liczbę nieparzystą, czyli cała jest również nieparzysta. Liczba 1441 ma na pozycji jedności jedynkę. Jedynka jest nieparzysta, czyli 1441 jest też liczbą nieparzystą. Ale możemy sprawdzać nieparzystość jeszcze inaczej. Byłoby trudno podzielić porówno. 1441 pączków pomiędzy dwoje ludzi bez przełamania pączka na połowę. Jeżeli chcielibyśmy zachować wszystkie pączki w całości, to jedna z tych dwóch osób dostanie o jednego pączka więcej niż druga. Nie da się nieparzystej liczby pączków podzielić równomiernie pomiędzy dwie osoby. Najprostsza metoda sprawdzenia nieparzystości jest taka, że nieparzysta liczba nie jest wielokrotnością dwójki. Nie jest parzysta. Teraz, kiedy już wiemy, co to jest liczba parzysta i co to jest liczba nieparzysta, możemy zastanowić się, co się będzie działo podczas działań na liczbach parzystych i nieparzystych. Zastanówmy się na przykład, co się stanie, kiedy do liczby parzystej dodamy inną liczbę również parzystą. Czy taka suma będzie liczbą parzystą czy nieparzystą? Sprawdźmy to na paru przykładach. Jeżeli weźmiemy 2, dodać 6. To razem będzie 8. 8 jest liczbą parzystą. Inny przykład. 14 dodać 4 równa się 18. 8 na pozycji jedności, czyli jest to liczba parzysta. 18 jest liczbą parzystą. 156 dodać 4 równa się 160. 0 na pozycji jedności, czyli jest to liczba parzysta. Wygląda na to, że we wszystkich tych przykładach dodanie liczby parzystej do innej liczby również parzystej daje w wyniku liczbę parzystą. Zachęcam Was, żebyście spróbowali na innych przykładach. Wymyślcie jakąś liczbę parzystą i dodajcie do niej inną liczbę również parzystą. I zobaczycie, że zawsze wynikiem będzie również liczba parzysta. I ma to sens, bo jeżeli mamy jedną liczbę, która jest wielokrotnością dwójki, i dodamy do niej inną liczbę, która również jest wielokrotnością dwójki. To wydaje się całkiem sensowne, że w wyniku również otrzymamy wielokrotność dwójki. Co się stanie, jeżeli dodamy do siebie dwie liczby nieparzyste? Spróbujmy na przykładach. Ile to jest? 1 dodać 3. To się równa 4. Otrzymaliśmy liczbę parzystą. W wyniku dodania dwóch liczb nieparzystych otrzymaliśmy liczbę parzystą. Ale może to tylko przypadek i działa tak tylko dla jedynki i trójki. Spróbujmy na innych liczbach. Na przykład 15 dodać 7. Obydwie liczby są nieparzyste, a w wyniku dodawania otrzymujemy 22. Znowu liczba parzysta. Ciekawe. Jeszcze inne liczby. 19 dodać 3, też 22. Znowu liczba parzysta. To ciekawe. Może 23 dodać 5. To się równa 28. Znowu liczba parzysta. Wygląda na to, że powtarzający się schemat jest taki, że jeżeli dodamy dwie liczby parzyste do siebie, to w wyniku dodawania otrzymamy liczbę parzystą. A jeżeli dodamy do siebie dwie liczby nieparzyste, to również otrzymamy liczbę parzystą. I znowu Was zachęcam, żebyście wymyślili sobie tyle przykładów, ile tylko zdołacie, żeby sprawdzić, czy ten schemat zawsze będzie działał. Czy dwie liczby nieparzyste dodane do siebie zawsze dadzą liczbę parzystą. Przekonacie się, że to prawda. Liczba nieparzysta dodać liczba nieparzysta równa się liczba parzysta. Teraz ostatnia możliwa kombinacja: liczba parzysta dodać liczba nieparzysta. Powiedzmy: 2 dodać 1. 2 dodać 1 równa się 3, a 3 jest liczbą nieparzystą. 4 dodać 3 równa się 7. Znowu równa się liczbie nieparzystej. Wygląda na to, że jeżeli dodamy do siebie liczbę parzystą i liczbę nieparzystą, to otrzymamy w wyniku liczbę nieparzystą. Wymyślcie sobie tyle przykładów, ile chcecie, żebyście byli pewni, że to zawsze działa. Jeszcze raz dla przypomnienia. Liczba parzysta to wielokrotność dwójki, łącznie z zerem. Zero jest również liczbą parzystą. Liczby nieparzyste to liczby, które nie są wielokrotnościami dwójki, które nie są parzyste. Liczba parzysta dodać liczba parzysta równa się liczba parzysta. Liczba nieparzysta dodać liczba nieparzysta również równa się liczba parzysta. Widzieliśmy to już wiele razy, a liczba parzysta dodać liczba nieparzysta równa się liczba nieparzysta.